Witajcie moi drodzy, jak widzicie dzisiaj królewskie Matero, ponieważ święto w całej Polsce. Obchodzimy dzisiaj 103. rocznicę uzyskania przez Polski niepodległości, więc myślę, że to dobry czas, by używać takiego Matero. U mnie od dzisiaj Campenzino Classica. Także paragwajska fajna yerba. Ale też chcę Wam dzisiaj zaprezentować coś, co jest w Poznaniu równie bardzo uroczyście każdego 11 listopada obchodzone, a w Poznaniu mamy dzisiaj święto Świętego Marcina, ulicy Święty Marcin w Poznaniu, gdzie zawsze co roku przechodzi cały korowód Świętego Marcina. Zdradzę Wam taką małą tajemnicę, tak, dzisiaj rano Święty Marcin nie przyjechał na białym koniu do Poznania, więc jeszcze zima chyba tak szybko nie nadejdzie. Tak zawsze mój tata opowiadał, że jak Święty Marcin 11 był przymrozek lub ten, to znaczy, że przyjechał na białym koniu. Więc dzisiaj do mnie patrzyłem rano za szybę, więc nie było przymrozków, było aż 4-5 stopni, więc było całkiem przyjemnie. I drugą rzeczą, którą należy zaznaczyć, w Poznaniu jest taka, jest i cały czas jest żywa tradycja tego wypieku, który bardzo serdecznie Wam polecam, czyli rogal świętomarciński. Ja każdego roku, że tak powiem, wszyscy w Poznaniu się nimi objadają. Ja również, także dzisiaj narodowa, że tak powiem, poznańska tradycja, czyli wcinanie rogalów świętomarcińskich, u mnie troszeczkę inaczej, bo z yerbą, więc pozwólcie. Biały mak. Wszystko dograne idealnie, słuchajcie. Jeśli chodzi moje kubki smakowe teraz po prostu grają symfonię, ponieważ ciasto półfrancuskie, do tego biały mak, wszystko z lukrem i posypane wszystko orzechami włoskimi. Poezja. Będziecie kiedyś na 11 listopada w Poznaniu, to zachęcam odwiedzenia jakiejś z cukierni, która będzie miała w swojej ofercie rogale świętomarcińskie. Nie pożałujecie, bomba kaloryczna, ale tak jakże fajnie smaczna, którą Wam bardzo serdecznie polecam. Dobrze, przejdźmy do dzisiejszego golenia, bo się rozgadałem regionalnie, że tak powiem, ale też i narodowo. I dzisiaj też narodowo będę podchodził do golenia, ponieważ produkty, które dzisiaj będę używał, są to produkty tylko i wyłącznie polskie lub z polskim rodowodem. I chcę, żeby tak zostało to odebrane, bo w dzisiejszym goleniu będę używał, może zaczniemy od tego, polskiej miseczki od pani Ani z Rekogary, pędzelka od Staszka, czyli jest to Black Synthetic od Stando Shaving Accessories, również polska firma, i po goleniu będę używał poznańskiego Steam Punk Aftershave od pana Adama Szulca z pracowni Pandrwal. A premierę swoją dzisiaj ma, słuchajcie, męska wyspa Razor's Edge. Nowy polski produkt od pana Wojtka, który niezmiernie miło mi było służyć panu Wojtkowi w tworzeniu tego produktu poprzez testowanie poszczególnych reformulacji jego powiedzmy, reformulacji tego kremo żelu do golenia. I troszkę to czasu zajęło panu Wojtkowi, ale jestem mega rad, mega szczęśliwy, że w końcu wypuścił produkt finalny. Mamy, widzicie, wszystko w szklanym, fajnym opakowaniu. Bardzo za tym obstawałem, by było to jednak szklane opakowanie, by było to z pompką i reformulację, jaką mu ja osobiście spośród 3 czy 4, które testowałem, wybrałem, i mam cichą nadzieję, ale z tego, co mówił, wybrał właśnie to kremo mydło, które ja i też inni, którzy testowali, wybrali na,
na produkt finalny, z czego się bardzo cieszę. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Mamy tutaj takiego jeźdźca apokalipsy, powiedzmy, z zaczesanym, powiedzmy, slickbackiem. Jest to rodzaj fryzury. Razor's Edge nazywa się to żel do golenia. Tutaj mamy skład. Oczywiście ja skład Wam wszystko. Wszystkie te dane będą widoczne pod moim filmem. Także jest to męska wyspa. Pamiętacie, tutaj zapewne pojawi się teraz odnośnik. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam mydło do golenia dębowe, czy też mydło do golenia cedrowe. Także to jest kolejny, powiedzmy, schodek, który pan Wojtek zdobywa. Razor's Edge, dlaczego się tak nazywa? Jest to jeden z barbershopów, dla których pan Wojtek zrobił ten produkt, ale też można go kupić u niego na stronie. I powiem wam szczerze, że jestem przeszczęśliwy, że znalazł się on w mojej kolekcji, bo jest to produkt polski w 100%, który zasługuje na to, by go chwalić, by go pokazywać, by rozsławić go na świecie, ponieważ nie jest to taki produkt jak ostatnio Wars, pamiętacie, jak testowałem, który niczym szczególnym się nie wyróżniał. Ten naprawdę się wyróżnia wieloma aspektami. I posłuchajcie, na opakowaniu mamy informację bardzo ważną. Jedyne w swoim rodzaju wegańskie płynne mydło do tradycyjnego golenia o obłędnym cytrusowo-korzennym zapachu znanym z serii Razor's Edge. Daje jedwabistą, kremową pianę i znakomity poślizg ostrza na skórze. Męska Wyspa, miejscowość Milejów, www.męskawyspa.pl. Polecam wszystkim tę stronę odwiedzić i co najważniejsze, zakupić sobie taką buteleczkę, powiedzmy. Wygląda troszeczkę kapteczna buteleczka z kremą, mydłem. Tu jest napisane żel do golenia, więc może, żeby nie przedłużać, nazwijmy to żelem do golenia. Choć żel do golenia kojarzy mi się ten w takiej puszce, który bardziej mnie podrażniał niż powodował to, że golenie stawało się przyjemnością, a bardziej przykrym obowiązkiem. To ten produkt powoduje, że golenie naprawdę stanie się dla Was przyjemnością i polecam Wam dzisiaj takie oto polskie produkty. No i też gwoździem programu dzisiaj będzie ta oto maszynka. Jest to maszynka w 100% polska. Jest to maszynka z czasów PRL-u, którą zajęło mi znalezienie tej maszynki ponad rok jej szukałem. Zanim ją znalazłem w jakiejś przystępnej cenie, w jakimś przystępnym stanie przede wszystkim i w takiej kondycji, która mi osobiście by odpowiadała. Maszynka nazywa się Lux Nierdzewne. Słuchajcie, jest to maszynka ze stali nierdzewnej. I przede wszystkim ogromny sentyment, bo jest to maszynka, którą używał mój dziadek. Nie konkretnie ten egzemplarz, ale właśnie Luxem mój dziadek się golił. I tak jak mówiłem, żyletki nawiązujące do polskości, czyli Paul Silver, Super Iridium. Jedne z moich ulubionych żyletek, które przyszło mi używać. Obecne Paul Silvery nie mają nic wspólnego z tymi, które trzymam teraz w dłoni. Zaraz Wam wszystko pokażę, wytłumaczę, o co mi konkretnie chodzi. Jest to stary wypust Paul Silvera. Według datowania jest to rocznik 2016, więc jeszcze produkcja jeśli się nie mylę, w Sankt Petersburgu. I cóż, przejdźmy do dzisiejszego golenia. Może jeszcze kilka słów od pana Wojtka, ponieważ jestem, że tak powiem, dzisiaj świętuję, więc mamy lekkie roztargnienie. Posłuchajcie, Razor's Edge. Wyjątkowe płynne mydło do tradycyjnego golenia. Jego gęsta, przypominająca żel konsystencja sprawia, że wyrabianie piany to czysta przyjemność. Odpowiednio dobrany skład olejowy zapewnia solidną pianę, świetną pracę ostrza i łagodność dla skóry. Zapach, dobrze znany z serii produktów Dobrody, to połączenie cytrusowości pomarańczy, przypraw patchouli, skóry i drzewa różanego. Ja najprościej określiłbym to zapachem, który Wam zaraz podam. Pojemność to 150 ml. Sposób użycia: wycisnąć jedną pompkę mydła i wyrobić pianę
Mydło przeznaczone do tradycyjnego golenia na mokro przy użyciu pędzla. I krótko i na temat. Damy oczywiście jedną pompkę, tak jak pan Wojtek tutaj nam każe. Czego nie mam? Ręcznika nie mam, poczekajcie. Ręcznik również dzisiaj w polskim klimacie naszej grupy tradycyjne golenie. Choć kłaczy się niemiłosiernie, to staram się go używać, by przestał się w końcu kłaczyć. Miejmy nadzieję, że Przemek przy następnym wypuście zrobi już takie ręczniki, które nie będą się tak ostro kłaczyły, ale to moja prośba do niego osobista, on o tym wie. Dobrze, oczywiście kubek z Poznania, w nim ląduje pędzel od Staszka Black Synthetic, choć na chwilę. A ja tymczasem myślę, że to jest dobry moment, by zejść na dół, pokazać Wam kilka szczegółów, które mam do przekazania i będziemy kręcili pianę. Jak wiecie, diabeł tkwi w szczegółach. Dzisiaj dostępne są te żyletki na rynku, lecz nie te, które trzymam. Lecz nie te, które trzymam właśnie tutaj w ręce. Słuchajcie, różnica jest bardzo diametralna, ponieważ zobaczcie, tak prezentuje się oryginalna maszynka Lux nierdzewne. Ma dwa napisy. Z lewej strony Lux, na dole nierdzewne. Rozkręcamy. Jest to maszynka przede wszystkim trzyczęściowa, three piece, z overhang, czyli z takim taką przypadłością, że żyletka wystaje. Także tutaj, gdzie pozwólcie, że rozkręcę, zdejmę tutaj i zobaczcie, głównym powodem, dla którym Wam o tym mówię, jest różnica w tym, że dzisiaj z poczciwych Paul Silverów został tylko napis Extra Stainless. I to są żyletki, że tak powiem, do niczego, nawet nie jednorazowe, a te żyletki z napisem, widzicie, takim atramentowym, mają napis Super Iridium, mają oznaczenia krawędzi szlifowania. Ja oczywiście zaczynam dzisiaj świeżą żyletką, czyli pierwsza i druga krawędź pójdzie po drugim goleniu, pójdzie trzecia i czwarta i myślę, że i dalej, bo mi te żyletki służą bardzo dobrze. Tutaj mam taki oto gadżecik, który jest to taka uszczelka, która nie powoduje. Również zamieszczę Wam, jeśli ktoś by chciał, do maszynek trzyczęściowych, by nie powstawał od rączki, nie powstawało kółko, że tak powiem, otarcie na głowicy. Tak to się prezentuje, zobaczcie, taki jest, mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, maszynka pochodząca z Rawy Mazowieckiej, tam była produkowana. I dobrze, mamy Razors Edge, miska, wszystko z Polski. Jedna pompka, zobaczcie, jest to taki perlisty żel. Dobra, ja tutaj przekładam wszystko na odpowiednie miejsce. Maszyna, łyżeczka, pozwólcie, że pędzel już wyciągnę, strzepnięty, także daję dosłownie pół łyżeczki wody i mam nadzieję, że to dobrze widać. Jest to taki perlistej konsystencji kremożel, bym powiedział. Dobrze. Pędzel zwilżony. Możemy przystąpić do wyrabiania i powiem Wam szczerze, że zapach podczas wyrabiania to jest jakaś eksplozja cytrusowości. Jak tam Pan Wojtek pisał, delikatnych przypraw, paczuli. I tak też rzeczywiście jest. Naprawdę wszystkim fanom wody kolońskiej mogę tutaj ten zapach naprawdę szczerze polecić, ten produkt szczerze polecić, ponieważ wiem, że woda kolońska
taka klasyczna, czyli 4711 lub nasza poznańska przemysławka tutaj jest w 100% lubiana. Pozwólcie, że ten żel do golenia ma dosyć dużą odporność na wodę. On lubi wodę i lubi jej dużo. Ja mam w moim kubku zawsze wodę ciepłą, taką jak tutaj z magistrali jestem w stanie uzyskać, czyli dosyć ciepłą. Zobaczcie, piana powstaje. Wręcz powiedziałbym natychmiast, lecz pamiętajcie, że do wszystkiego trzeba podejść indywidualnie, ponieważ żeby też nie przesadzić z tą wodą, tak? Choć w mojej ocenie ten produkt ma tak wysoki punkt odporności na wodę, że możemy całkiem spokojnie tutaj sobie pofolgować, lecz nie przesadzałbym. Musimy po prostu obserwować tą pianę, jaką się nam tworzy w tygielku. Zobaczcie, na razie piana jest, ale jest dosyć gęsta. Naprawdę muszę przyznać, że pan Wojtek wykonał kawał dobrej roboty. Bardzo mi się podoba taka inicjatywa z jego strony, że tworzy coraz to nowe produkty. Zobaczcie, jak ta piana zaczyna się ciągnąć, czyli zaczynamy osiągać ten punkt, który chcemy. Czyli moment, w którym piana staje się bardzo nawilżona, bardzo ciągnąca. Nie posiada dużej ilości bąbelków powietrza, ani też nie rozwodniona za bardzo. Tutaj akurat zawsze powtarzam, że diabeł tkwi w szczegółach. Należy obserwować, co się z tą pianą dzieje. Zobaczcie, piana. Naprawdę poziom światowy, powiedziałbym, co mnie bardzo cieszy, bo nasze rodzime produkty jak na razie to tylko z mojej strony, jakie bym Wam polecał, to produkty firmy Bond do golenia i produkty z męskiej wyspy oczywiście i produkty nasze polskie z mydeł wiedeńskich. To są te trzy marki, które ja osobiście polecam. No i oczywiście nasz wars, patrz, bym o nim zapomniał. Także tutaj zobaczcie. Myślę, że możemy jeszcze dać odrobinę i będziemy mieli to. Do czego się dąży?
Już piana ukręcona. Kilka chwil, wiadomo, musi to nam zająć. Dobrze, wędruję do góry z kamerą. Zwilżę tylko twarz. Po prostu, zobaczcie, to jest to, co ja lubię. Świetna kremowa konsystencja. Wiadomo, nie jest to super jakiś ideał. Ale jak na polski produkt, to muszę przyznać, że pan Wojtek naprawdę wykonał dobrą robotę. Zobaczcie, ta piana się błyszczy, ciągnie, ona jest taka lepiąca, taka jak ma być. A w dodatku wszystkim fanom poznańskiej przemysławki mogę ją z ręką na serduchu polecić, czy wszystkim fanom steampunka, ponieważ uważam, że do tych dwóch produktów, czy też do konsula na przykład, to mogę tutaj zdecydowanie polecić właśnie ten krem. Dobrze, maszynka Lux nierdzewne z Polsilverem w naszym narodowym klimacie. Słuchajcie, to co ta maszynka potrafi, to mnie po pierwszym goleniu pamiętam. Przyprawiło o zawrót głowy. Świetna maszyna, po prostu. Zbiera zawodowo. Nie dziwię się, że mój dziadek ją używał na co dzień. Naprawdę super sprawa. I nie żałuję, że czekałem prawie rok, bo prawie rok zajęło mi, czy półtore, polowanie na tą maszynkę. Głowica z czapeczką to łudzące podobieństwo troszeczkę do Gilleta Techa. Lecz w mojej ocenie w Gillette Tech agresywność jest dosyć duża, a tutaj ta agresywność jest jeszcze podniesiona o co najmniej 2 stopnie do góry. Świetna sprawa.
prosta, niby z pozoru zwykła maszynka, a goli po prostu jak szalona. Dodatkowo na uwagę należy, na atencję zwrócić, radełkowanie na tej rączce jest po prostu mistrzostkie. Ona tak dobrze leży w dłoni, że ja pamiętam, gdy goliłem się nią po raz pierwszy, po prostu doznałem szoku. Świetna maszyna. Pozostaje żal, że już dzisiaj nie produkowana. I dostępna tylko na rynku wtórnym. A w dodatku golenie się takim produktem jak Razor's Edge daje naprawdę świetny efekt po goleniu. Skóra, jak czuję, nie jest naciągnięta, nie jest podrażniona. Choć powiem szczerze, że jakiegoś wybitnego filmu ten krem nie zostawia. Więc tutaj to jest jedyny taki, powiedzmy, mały minus z mojej strony, do którego bym się przyczepił, ale i tak uważam, że za cenę 40 zł otrzymujemy świetny, świetny produkt. Naprawdę. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jeśli coś polskiego, coś ze smakiem, coś fajnego, pachnącego kolońsko, Razor's Edge. Dobrze. Czas przejść do aftershave'a, czyli steampunk z firmy Pandrval, ale jest to 100% produkt pana pomysłu, pana Adama Schulza. Jak widzicie, tutaj opakowanie prezentowałem po 5. rocznicy jamy. 100 ml świetnej, szyprowej, lekko kolońskiej, lekko korzennej. Zobaczcie. Świetna, świetna woda. Naprawdę ja zakochałem się od pierwszego użycia. Nasza Polska, której tak naprawdę mogą tylko nam za granicami pozazdrościć. I bardzo, przede wszystkim bardzo fajnie zgrywa się zapachowo z tym żelem do golenia, którego przed chwilą używałem. Skóra, słuchajcie, wszystko w jak najlepszym porządku, bez żadnych krwawych przygód, także ode mnie dzisiaj takie oto polskie golenie, które zasługuje na Waszą atencję, mam nadzieję. Razor's Edge z Męskiej Wyspy i Steampunk Aftershave. To jest jak na razie zestaw prima sort, a zobaczcie, luksa dzisiaj będę czyścił. Trochę osadu zostało, no ale czego się można było spodziewać. Wiadomo, osad zawsze troszkę zostanie.
Yerba w dłoń. Oczywiście będę sobie dzisiaj przegryzał rogalem świętomarcińskim już po w momencie, w którym będę dodawał wszystko na YouTube'a. Także żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę. Świętujcie, odpoczywajcie. Mam nadzieję, że dla wielu z Was jest to długi weekend u nas w kraju. Także trzymajcie się i do następnego golenia. Cześć!